Witam bardzo serdecznie na kanale Sunlight Tarot. Tarocistka Fortuna kłania się. Dzisiaj zapraszam na karty dnia, kartę Tarota Lenormand na dzień 7 maja. Zobaczymy, jakie tutaj energie. Moi drodzy, ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam oczywiście. Myślę, że u Was wszystko w porządku. Także zaczynam pomału. 7 maja, 7 maja, Tarot, proszę daj. 7 maja, 7 maja. Rycerz denarów. Rycerz monet. Tutaj w tej talii oczywiście denary, ale to jest boski tarot, moi drodzy. Każdy tarot rządzi się tutaj swoimi nazwami. Czasem są właśnie monety, czasem denary. Czy kielichy, czy puchary. Dobrze, kochani. Jest tutaj na pewno ruch, dynamizm. Wchodzą w grę finanse. Polepszenie tych finansów, status jest lepszy. Możliwe, że dostaniemy jakieś wynagrodzenie, premię. Coś przychodzi do nas właśnie, też nieoczekiwanie czasem. Nie spodziewamy się czegoś, ale tutaj właśnie mamy poprawę w finansach. Myślę, że będziemy wyruszać gdzieś, możliwe, że jakieś zakupy, jakieś służbowe też wyjazdy mogą mieć miejsce, ale bardzo praktycznie podejdziemy w tym dniu do spraw, na pewno będziemy dosyć oszczędni, no ale te finanse jednak będą przy nas, tak? Tak czy inaczej jest poprawa, jest zdecydowanie ciekawe to, że właśnie czasem nie spodziewamy się i mamy te pieniądze. Także może wcześniej jakieś finanse do nas przyjdą, jak tego się spodziewaliśmy. Tutaj, moi drodzy, też w aspekcie zdrowotnym, no ja bym uważała na układ pokarmowy, ale też, moi drodzy, kostny. Tutaj kolana mogą boleć, moi kochani, czy też dokuczać mogą kości. I zobaczmy Lenormand do tej karty rycerza denarów. No, moi drodzy, nie może być lepiej. Jest tutaj zgoda, harmonia, porozumienie. Możliwe, że właśnie ze swoim partnerem, mężem, czy też kimś, kto z nami tutaj jest w tej chwili, będzie zgoda, porozumienie. Będzie oczywiście, moi kochani, wspólne wydawanie pieniędzy, myślę, i gospodarowanie nimi. Także możemy się wybrać wspólnie z mężem, z żoną na zakupy, tak? Czy też planować wydatki, decydować. Sprawy miłosne również będą miały duży aspekt. Uczucia będą kwitły. Także, moi kochani, bardzo dobry, przyjazny dzień. Energia ciekawa. Nie należy się obawiać. No i myślę, że może nawet możecie liczyć na jakiś prezent, czy też niespodziankę przy tych kartach. Moi kochani, bardzo serdecznie pozdrawiam, życzę wspaniałego dnia, do usłyszenia, moi mili.